Dzień dobry. Witam w piątym odcinku Kompasu, komentarza pastora. Dziękuję za 1500 wyświetleń ostatniego odcinka do hymnu, w którym mówiłem o brakujących zwrotkach w Mazurku Dąbrowskiego i o ewentualnych konsekwencjach, jakie to mogło nieść ze sobą dla naszej tożsamości narodowej. Ale w sumie czemu się dziwić, skoro, też o tym wspominałem, nawet w dekalogu brakuje, jak się wydaje, dwóch przykazań. O tym wspominałem. Kto jeszcze nie widział, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Można nas od niedawna oglądać nie tylko na Facebooku, jak do tej pory, ale również na YouTube, na nowym kanale, na Nadziei TV. Zapraszam serdecznie i na, do tego medium. Dzisiaj nie chcę mówić o jakimś konkretnym wydarzeniu, które. Które będzie kanwą tego krótkiego felietonu, ale chcę mówić o pewnej mojej generalnej refleksji płynącej z lat obserwowania polityków i świata polityki. Bezpośrednią jednak inspiracją dla mnie do tego odcinka są bieżące doniesienia mediów o różnych nieetycznych zachowaniach polityków. Na przykład o jakiejś posłance, która startowała do parlamentu z zupełnie innej partii, z list zupełnie innej partii, by po drodze, w trakcie kadencji, zmienić partię na, na inną, a ostatecznie na kolejną, której jednakowoż program całkowicie różni się od tej pierwszej. A ta posłanka dalej jest posłanką i zapewne ma w domu lustra, których używa chociaż nie wiem jak. Innym przykładem takich no, nieswoistych zachowań, chociaż może dla tej grupy swoistych, ale nie chcę w to wierzyć, jest na przykład polityk, który niedawno całkiem musiał zwrócić tysiące, tysiące euro do Parlamentu Europejskiego za źle wykorzystanych, a właściwie. No, chyba nie całkiem uczciwie wykorzystanych diet, bo miałem mu pokryć koszty przyjazdów samochodem trasami, którymi w ogóle nie jeździł, o ile w ogóle tym samochodem jeździł. Jeszcze inny przykład, a właściwie ciężarówka przykładów, dotyczyłaby członków rodzin znanych polityków, którzy setkami, setkami pracują na państwowym, mając za jedyne kwalifikacje, swoje koligacje rodzinne. Skończę może tylko na tych przykładach, bo gdybym chciał je wymieniać dalej, nie wiem czy skończyłbym ten odcinek. Takie zachowania przypominają mi pewne wydarzenie sprzed 12 lat, a mianowicie pewną dyskusję w klubie dyskusyjnym panelową, gdzie uczestnikami mm, gwiazdami tego wieczoru byli profesor Nałęcz, ówczesny marszałek Sejmu i Janina Paradowska, ówczesna, a nie żyjąca już, publicystka, tygodnika polityka. Wystąpienia obydwojga były bardzo ciekawe. W przypadku profesora Nałęcza, nawet połączone z pewną swadą, poczuciem humoru. Jednak to, co najbardziej intrygowało w tej dyskusji, to to, że obydwoje zaraz na początku zastrzegli, że w swoich wystąpieniach poświęcone właśnie owej etyce, Polityce, nie będą odnosili się do jakiejś konkretnej etyki, zwłaszcza etyki w rozumieniu ewangelicznym. Do jakiej zaś mieli zamiar się odwoływać, tego jasno nie sprecyzowali. Mówili natomiast o generalnym braku elementarnej uczciwości w środowisku polityków, mówili o niespełnianiu przedwyborczych obietnic, nieprzyzwoitym zachowaniu się wybrańców narodu, niektórych, o sejmowych targach głosami, stanowiskami. Lobbingu powszechnej korupcji. Właściwie poza diagnozą i stwierdzeniem faktu tego, co właściwie każdy i tak widział i widzi, nie powiedziano nic odkrywczego. Po wypowiedziach tych panelistów przyszedł czas na wypowiedzi słuchaczy. Ich wypowiedzi tchnęły podobnym pesymizmem i brakiem recept na ten chory stan rzeczy. A jedna z nich wręcz wywołała na sali taki ponury jednak śmiech. Jeden słuchaczy podzielił się swoim zrozumieniem genezy większości, większości właśnie afer politycznych. Opowiedział taką wyobrażoną, ale chyba mającą też wiele wspólnego z życiem historyjkę. Przychodzi biznesmen do polityka i chce załatwić z nim interes. Polityk ma mu pomóc w zdobyciu korzystnego kontraktu dla jego firmy, lub w wygraniu publicznego przetargu, albo w uchwaleniu przepisów, dzięki którym biznes zainteresowanego będzie się lepiej kręcił. Polityk ten swoje starania zwykle oceniał dotąd na 5% od zysku z tego interesu. Ale yy, tym razem, yy, i to jeszcze dla biznesmena te 5% było do przyjęcia, ale tym razem jednak polityk zażądał 10%. Ale to już dla biznesmena było zdzierstwo, nieuczciwość. Rabunek w Biały Dzień, kompletny brak etyki, po prostu afera. Poruszony tym biznesmen udał się z tym oczywiście do lokalnych mediów i podzielił się z nimi tą nieuczciwością polityka, oczywiście nie wspominając o swojej gotowości zapłacenia mu owych 5% od zysku, a te media nieuczciwie. Zachowującego się polityka, rozszarpały w następnych tygodniach na kawałki. I taka jest właśnie etyka polityków, etyka biznesmenów i etyka mediów, podsumował ów słuchacz. W tamtej dyskusji uderzyło mnie jednak coś innego: że właściwie nikt nie powiedział, co to jest ta etyka, na czym się opiera do jakich źródeł się odwołuje. To tak jakby narzekać na, na to, że wszystkie centymetry krawieckie są dłuższe lub krótsze, a nie wspomnieć o istnieniu platynowo-tytanowego wzorca metra, który nie podlega żadnym odkształceniom, a znajduje się w Sèvres pod Paryżem. Dlaczego nie dostrzega się związku między miernym stanem klasy politycznej a powszechnym zastrzeganiem się przez nią, a nawet przez nas, obserwatorów tej klasy politycznej, zastrzeganiem się przed odwoływaniem się do etyki ewangelicznej. Najpierw odrzuca się autorytet Słowa Bożego, autorytet jego autora, a potem narzeka się, że ludzie zrobili się. Jacyś tacy pazerni, nieuczciwi, i wszyscy się dziwią dlaczego. I narzekają, że chyba już nie ma na to lekarstwa. Nie ma? Na pewno? Nie mamy go w domach? A może by tak wrócić do korzeni owej odrzucanej, niemodnej, ale jednak ciągle aktualnej etyki ewangelicznej? Etyki płynącej z Ewangelii Chrystusa. Jego nauki o moralności. Możemy tak wrócić do bożych, niezmiennych zasad i praw określających to, co jest dobre, a co złe, do dekalogu, do chrystusowego kazania na górze. By rozwiązać równanie z ułamkami, należy dążyć do sprowadzenia ich do wspólnego mianownika. Bez tego nie rozwiążemy równania albo otrzymamy fałszywy wynik. Jeśli wszyscy nie przyjmiemy tego, Jednego boskiego miernika moralności, to ciągle będziemy narzekać na brak etyki u polityków, gdyż to, co dla jednego będzie etyczne, dla drugiego będzie do przyjęcia i odwrotnie. Mówię o przyjęciu tego przez wszystkich, a nie tylko polityków, gdyż tak naprawdę politycy nie różnią się od swoich wyborców. A póki co, to zarówno oni, jak i my, którzy ich wybieramy, Jesteśmy podobni do bohaterów jednego z popularnych przed laty serialów Polsatu. Pamiętacie jego tytuł? Kiepscy. I pomyśleć, że nie byłoby tych wszystkich afer że wrócę na moment do tej dyskusji i komentarza jednego z uczestników że nie byłoby tych wszystkich afer gdyby tak wszyscy politycy brali. W tę łapę nie 10. I więcej. Ale te swoje 5% i nikt by nie miał do nich oto pretensji. Oczywiście wężykiem, żartem. Mój ideopolityka polityka. Zawiesza na chwilę głos, bo być może spodziewacie się, że podam jakiegoś aktualnego z naszej sceny politycznej. Nie. Mój ideopolityka to mardocheusz. To. Bohater biblijnej księgi Estery, urzędnik króla perskiego Xerxesa, który dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności w pewnym momencie stał się drugim po królu. I właśnie jako takiego opisuje go pismo święte i podaje jego ciekawą charakterystykę jako polityka. Cytuje z księgi Estery z 10 rozdziału 3 wersetu. Biblia mówi o nim, że był wielce poważanym wśród Żydów. Lubianym przez wielu współplemieńców, jako człowiek dbały o dobro swojego ludu i rzecznik pokoju dla całego swojego pokolenia. To niezwykle ciekawa charakterystyka, godna by ją sobie przyswoili współcześni politycy. Wartość polityka bowiem należy mierzyć szacunkiem i sympatią współobywateli, które wynikają z jego działalności na rzecz dobra wspólnego i społecznego pokoju. Tyle na dziś. Dziękuję za Państwa komentarze i na horyzoncie, aż się proszą o skomentowanie, niedawna afera braku dostępu do Facebooka, wypowiedź ministra edukacji o jednej, jedynej prawdzie, jaką, jaką minister ma zamiar krzewić i wypowiedź profesora Uniwersytetu Warszawskiego, chwalącego się niegdyś swoimi 16-godzinnymi dniami pracy. Ale może... Życie przyniesie nam jeszcze inne ciekawsze wydarzenia do skomentowania. Dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek.